Instytut, w którym jesteście, jest kompleksem edukacyjnym, w którym nie jeden człowiek stanowi jakieś generalne centrum wiedzy, ale całe mnóstwo osób współtworzących instytut. Tak było od początku. Wracając do początków Instytutu, to było w 1958-59 roku, było wiele osób wspierających nas, kibicujących nam w rozwoju tego, co zapoczątkowaliśmy. Byli to fizycy, lekarze, psycholodzy, różnego rodzaju technicy i inżynierowie, wielu stypendystów, chirurgów, pedagogów i profesorów z różnych uniwersytetów i wielu, wielu innych o podobnym zakresie zawodowym. Oni wszyscy przez te wszystkie lata stworzyli to, czym teraz jest Instytut. Najlepszym porównaniem, aby mieć na to lepsze spojrzenie, jest jeden z naszych głównych działów, dział głównych radców. Ten profesjonalny dział specjalistów daje nam wgląd w to, kim naprawdę jesteśmy, oprócz masy ludzi, którzy się tu po prostu świetnie bawili w trakcie takich programów jak Podróż przez Bramę lub wielu innych. To daje nam ogólny obraz całej rzeczy. I jeszcze jedna sprawa, która daje nam także pewien obraz tego, gdzie się znajdujemy. Jeżeli tego wcześniej nikt Państwu nie powiedział, to, że jedną z interesujących zmian było przeniesienie do 1985 roku całego Instytutu do działalności non-profit. Staliśmy się całkowicie niezależni od wszelkich instytucji państwowych czy przemysłowych. Więc mówiąc prosto, nikt tu nie jest, aby zarabiać nie wiadomo jakie pieniądze. Oczywiście bez nich trudno byłoby zrobić cokolwiek, ale to nie jest motywacja dla tego, co tu robimy. Przejdźmy do następnych spraw. Muszę się przenieść tutaj, aby bardziej to pokazać wam. Niech no spojrzę, co jeszcze mogę tu wam pokazać. Znalazłem ładne, czyste kartki. Czy to nie fajne? Pokażę wam pewną linię demarkacyjną. Mówiłem o tym? Nie? Dobra, spójrzcie. Czy wszyscy widzicie? Okej, dobrze. A więc linia demarkacyjna. Dobrze. Now, let's put below the line, which again is the area of the knowns, remember? Teraz umieśćmy poniżej linii wielką masę dezorganizowanych rzeczy. Chaos, głównie chodzi mi tutaj o ludzkie myśli. Bylibyście zdziwieni, jak bardzo te myśli są zdezorganizowane, gdybyście mogli spojrzeć na nie zupełnie z innej perspektywy. Tak czy inaczej, wszelkie ludzkie myśli lub wszystko, co może być tym, co pojawia się w umysłach ludzi, promieniuje. Właśnie tak. Jest pewne prawo odwrotności, jak myślimy. Po drugiej stronie występuje tak zwane pole M, które z kolei promieniuje w drugą stronę. Comes down through here like this and radiates through there. Now, a funny thing. Tak. I cała zabawa polega na tym, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, jak my się w tym znaleźliśmy. To jest rzecz, można powiedzieć, wielkiej naszej ciekawości. Jak się tu znaleźliśmy? A więc przedstawmy jeden z typowych przykładów, nie jakichś najważniejszych przykładów. Tu jesteśmy, tu jesteś. Poruszasz się w pewnym kierunku i trafiasz na pewną radiację. Czujemy ją, smakujemy ją i zastanawiamy się, co to jest?
A więc ruszamy poziom niżej i otrzymujemy kolejny rodzaj smaku. Mówisz do siebie, co to jest? Jak to jest? No więc ruszasz jeszcze niżej, bo robi się ciekawie. Cały ten materiał wręcz lepi się do ciebie. Jest coraz silniejszy. Jesteś w tym wszystkim ostrożny, ale postanawiasz zejść niżej. I wtedy pojawia się obok ciebie wielki facet. Nie, to mylące, bo to ani facet, ani kobieta. To on i ona w jednym. Okazuje się, że pojawia się w najlepszym momencie. No więc pytamy go, co tam jest? Postać odpowiada, że to ludzie. Mówisz, aha, mogę zejść bliżej? A postać odpowiada, no nie tak blisko, jak gdybyś był człowiekiem. Co? Ale ja mogę być człowiekiem. Postać odpowiada, myślę, że jeśli chcesz to zrobić. Mówisz, ale jak mam to zrobić? Dobrze, po prostu wezwij mnie, a tak w ogóle to jestem dyrektorem wejścia. Możesz nazywać mnie Ed. Dobrze, Ed, okej. Okay. Ed mówi, aby być człowiekiem, pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to... Nie, ja chcę tylko poczuć ten smak bycia nim. Wiesz, zbliżę się bardziej, aby to poczuć. Nie chcę tam zostawać, nie zrozum mnie źle. Nie chcę tam pozostać, tylko posmakować, odrobinę. Ed patrzy na ciebie i mówi, tak, rozumiem cię. Więc pierwszą rzeczą w tym procesie, którą musisz zrobić, jest uznać, że czas i przestrzeń istnieje. Mówisz, tak, widzę, iż przestrzeń to nic trudnego. To, co widzisz, to tylko ułamek tego, co się za tym kryje. Nie ma sprawy. Dobrze, biorę tę szansę, mówisz. Ed mówi, jest jeszcze druga sprawa. Chodzi o to, że jeśli stajesz się człowiekiem, to jest pewna rzecz, którą musisz zrobić. Co to? Co to za rzecz? Musisz wyłączyć wszystkie dotychczasowe wspomnienia, wyłączyć pamięć tego, kim jesteś. Inaczej nie będzie możliwe wygenerowanie ludzkiej świadomości. Odpowiadasz, o, nie ma sprawy, jasne, przecież mogę to odzyskać, kiedy już wyjdę stamtąd. Postać Eda mówi, musisz też wiedzieć, że tam będziesz zdany tylko na siebie, bo ludzie właśnie wszystko robią na własną rękę. Wszyscy, którzy stają się ludźmi, podejmują tę decyzję samodzielnie. Każdy ją podejmuje przed zejściem. To ich własna decyzja. Tak, podejmuje tę decyzję. Tak. No więc, jeśli naprawdę chcesz tam zejść, to możemy to ustawić. Jasne, ja chcę to zrobić. Dobrze, no więc, chcesz być mężczyzną czy kobietą? A co to takiego? Nieważne, mówi Ed. Mogę wybrać za ciebie. O, tak, zrób tak, żeby było dobrze. Dobrze. Następną rzeczą jest podjęcie decyzji, gdzie ma znajdować się twój punkt wejściowy. To ważna decyzja, ponieważ są pewne różnice. Są też miejsca jak Nowy Jork, w które, aby się dostać, trzeba czekać, bo jest długa lista oczekujących na wejście. Albo Kent w Kalifornii. Długa lista. Beverly Hills. Prawie niemożliwe. Ale jeśli jesteś zainteresowany szybkim wejściem, to jest mnóstwo szybkich wejść w Afryce. Tu można się dostać od razu. Ameryka Południowa to samo. Łatwe wejście, żaden problem. I Ed mówi, wystarczy, że mnie o to poprosisz i możemy się tam szybko dostać. Tak, to pierwsze brzmi ciekawie, ale tak jak mówisz, tak, ale Park Avenue w Nowym Jorku zapomnij. Ale czy ten smak nie pochodzi z Nowego Jorku? Czy nie ma jakiegoś punktu, w którym moglibyśmy ominąć tę listę? On myśli i mówi, tak, jest pewne miejsce, w które mogę cię wrzucić bardzo szybko. Właśnie teraz, poczekaj tylko chwilę. O, to świetnie! Dobra, pamiętaj, bądź ostrożny. Teraz, pamiętaj, wchodzisz na własną rękę. O, nie ma sprawy.